I to jest słowo do religijnych ludzi, ludzi, którzy określają się jako chrześcijanie z różnych denominacji, protestanckich, katolickiej i wielu innych. Natomiast są utopieni w religii, jednak zajmują istotne stanowiska, różnego rodzaju stanowiska. Nie tylko stanowiska w kościele, ale też stanowiska społeczne, polityczne, różne. I nieraz zostali przestrzeżeni przez proroków, aby uporządkowali swoje umysły, dusze swoje, ponieważ w ich duszach jest bardzo dużo pożądliwości cielesnej, szczególnie pożądliwości paraseksualnej. Ale nie słuchali ci ludzie głosów proroczych, które były przez czasami nawet lata do nich uwalniane. I dlatego, że nie posłuchali tego, co prorocy do nich mówili, tylko pozostali w swoim bałwochwalstwie i błędzie. To będą w tej chwili mieli bardzo duży pociąg seksualny, którego nie będą w stanie okiełznać. Prorok to nazwał, będą widzieć dzikie świnie w kobiecych nogach. Będą tak kuszeni, że pociągnie to za sobą duże konsekwencje. Ponieważ będą ulegali tym pokusom. I przyjdzie Boże rozdzielenie w miejscach, w których pełnią swoje funkcje. Ich stan będzie osądzony. I będzie widoczna wielka różnica między tymi, co należą do Boga, a tymi, którzy do Niego nie należą, choć się za takich podają. I będzie to się działo w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach. I wiele rzeczy będzie wyciągnięte na łamach mediów. Będzie to publiczne. I być może jest to dzisiaj ostatni apel. Jeżeli słyszysz mnie, to może to jest ostatni dzwonek, żeby twoje życie nie uległo zniszczeniu całkowitemu.